Biblioteka gościła dzieci ze szkoły podstawowej nr 13. Starosta podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim. Wkrótce powstanie w Raciborzu Zakład Aktywności Zawodowej. Dzień dobry, dzisiaj piątek, 27 dzień października. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 26 października Raciborską Bibliotekę odwiedziły dzieci ze szkoły podstawowej nr 13 w Raciborzu. Tematem spotkania była twórczość brytyjskiego pisarza Tolkiena. Spotkania z książką dla dzieci i młodzieży cyklicznie odbywają się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. Prowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania. Dzieci z raciborskiej podstawówki tym razem mogły zdobyć wiedzę o twórczości Tolkiena, brytyjskiego pisarza oraz profesora filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na University of Oxford, autora powieści m.in. Władcy Pierścieni oraz Hobbita, który obecnie jest lekturą szkolną dla uczniów klas szóstych. Dzisiaj odbywają się zajęcia dotyczące twórczości i życia pana Tolkiena z klasą z szkoły podstawowej. To jest jeden z tematów, które tutaj omawiamy z naszymi gośćmi. Różne klasy do nas przychodzą z różnych szkół, różni uczniowie, więc mamy dużą ilość tematów, które omawiamy z nimi. Często też takie, o które oni nas proszą, albo my też mamy przygotowaną po prostu listę tematów, które omawiamy. Podczas spotkania w Raciborskiej Bibliotece dzieci poznały książki napisane przez brytyjskiego pisarza oraz miały okazję porównać jego twórczość z filmami stworzonymi na podstawie dzieł Tolkiena. Dzisiaj będziemy mówić głównie o Władcy Pierścieni i Hobbicie, ale też o innych książkach, które napisał pan Tolkien, które nie są aż tak bardzo znane, ale no są. Więc będziemy o nich mówić, będziemy też porównywać książki do filmów, bo no wiadomo, filmy a książki jest duża różnica, ale warto poznać oba tematy i zapoznać się z obiema wersjami medialnymi. Raciborska Biblioteka organizuje zajęcia dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli, w których dzieci i młodzież chętnie uczestniczą. Podczas spotkań zwiedzają placówkę oraz mogą osobiście przekonać się, ile jest książek, gier i filmów w raciborskiej wypożyczalni. 26 października starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisał umowę dotyczącą budowy obwodnicy Raciborza. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach podpisano umowę na wsparcie finansowe budowy północno-zachodniej obwodnicy. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparciu finansowemu województwa śląskiego oraz powiatu raciborskiego i ekookien. Proponowana trasa obwodnicy będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Długość odcinka to 4 km. Miejsce włączenia początku projektowanej obwodnicy to rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą krajową nr 45 miejscowości Rudnik do drogi wojewódzkiej 416 na odcinku między skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej 417 z drogą wojewódzką 416, a obszarem zabudowanym miasta Racibórz na wysokości Żerdzin. Opracowanie dokumentacji projektowej planuje się od trzeciego kwartału 2023 roku do trzeciego kwartału 2025 roku. Natomiast realizację robót budowlanych zaplanowano od czwartego kwartału 2025 roku do czwartego kwartału 2027 roku. W dniu 20 grudnia 2021 roku zadanie obwodnicowe pod nazwą Północno-Zachodnia Obwodnica Raciborza zostało wybrane do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 72 miliony złotych. Ponadto wartość dokumentacji to ponad 1 milion złotych brutto. Wykonawcą dokumentacji do procedury Zaprojektuj i wybuduj jest firma Sweco Polska spółka z o.o. Gmina Racibórz złożyła ofertę zakupu budynku przy ulicy Łąkowej w Raciborzu na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej, co zostało potwierdzone notarialnie. Z
stworzenie miejsca dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w którym mają szansę na rozwój i samodzielność, to inicjatywa Stowarzyszenia Spektrum. Prezydent Dariusz Polowy poinformował, że proces nabycia budynku na stworzenie zakładu aktywności zawodowej jest na bardzo zaawansowanym etapie. Idea zakładów aktywności zawodowej, które powstają w całej Polsce, jest prosta. Chodzi o to, żeby po pewnym okresie edukacji, który jest zapewniony osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy to opieki, czy osobom niepełnosprawnym, zapewnić możliwość aktywizacji zawodowej i uzyskania pełnej samodzielności. Nieruchomość przy ulicy Łąkowej to siedziba dawnych warsztatów Rafako. 27 września raciborscy radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Uchwała podjęta została 10 głosami za, 5 przeciw i 7 wstrzymującymi się. W Raciborzu żyje około 150 osób z niepełnosprawnościami w różnym stopniu. Aktywizacja ta pozwoli na ich rozwój i usprawnienie procesów rehabilitacji. Takie zakłady sprawdziły się w przypadku innych samorządów, dlatego Racibórz też postanowił założyć taki zakład aktywności zawodowej. Jego siedziba będzie przy ulicy Łąkowej. Już jesteśmy w trakcie pozyskiwania nieruchomości. Aktualnie pozyskaliśmy notarialne poświadczenie o przyjęciu oferty kupna tej nieruchomości, która po wyremontowaniu i dostosowaniu będzie mogła spełniać swoje zadanie. Rehabilitacja i zajęcia w zakładach aktywności zawodowej są bardzo ważne dla poprawy komfortu życia osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Po ukończeniu podstawowej edukacji dorosłe osoby niepełnosprawne mają bardzo mało możliwości dalszego rozwoju i kontaktów ze społecznością lokalną. Powstanie odpowiednich miejsc tworzy możliwość aktywności. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości już w poniedziałek.